Natknęłam się przed chwilą na profil na Tinderze, nie zrobiłam skina, bo po prostu nie pomyślałam o tym, gdzie facet pisze: nie interesuje mnie, jakie masz studia, czy zrobiłaś doktorat i czym się zajmujesz w życiu, jakie osiągasz sukcesy. Tak, zazwyczaj mężczyzny to nie interesuje, a informacja o tym, że jego kobieta przyszła wybranka serca, miałaby mieć jakieś super wysokie wykształcenie, doktoraty, to może być nawet lekka czerwona flaga sugerująca, że w domu tej kobiety nie będziemy mieli, ponieważ będzie ona zajęta swoim życiem naukowym, zawodowym, a my przecież w domu chcielibyśmy mieć kobietę. Mnie to zajebiście interesuje, bo w moje wykształcenie i mój doktorat włożyłam mnóstwo pracy. Jest to dla mnie bardzo ważne i to, jakie osiągam sukcesy, mówi o mnie bardzo wiele jako o osobie. Ja się nie dziwię, że ciebie to interesuje. Jesteś w końcu kobietą, a więc jesteś hipergamiczna, a więc oczekujesz, że twój partner będzie wzwyż w stosunku do ciebie lub w poprzek socjoekonomicznej hierarchii. Tyle, że mężczyzna ma prawo oczekiwać czegoś innego i reklamowanie samej siebie jako super atrakcyjnego dla siebie faceta nie najlepsza droga do sukcesu. Zawsze warto się zastanowić, czego ta druga strona chce. Więc jeżeli ciebie to nie interesuje, to ty nie interesujesz mnie. Chwila, moment, ale to ty dzwonisz. Dobra, już wiemy, że reklama dźwignią handlu. Zauważamy, co się podoba mężczyznom, tylko następnym razem sugeruję ujęcie takie bardziej z góry. Wszystko będzie wyglądało tak bardziej, sama wiesz jak.